sali koncertowej Urzędu Miejskiego odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. 13 stycznia po raz 27 w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Policjanci mazowieckiej drogówki pamiętali o kierowcach w dniu Świętego Mikołaja. Dariusz Osiej, witam Państwa w czwartek, 6 grudnia i zapraszam na informacje telewizji Dami. W sali koncertowej Urzędu Miejskiego odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Organizator gali, czyli Katolickie Centrum Młodzieży Arka, zaprezentował Wolontariusza Roku i Klub Roku. Tytuł Wolontariusza Roku otrzymał Hubert Banasik. Kapituła była zgodna w wyborze zwycięzcy. Hubert zajmuje się wolontariatem od czwartej klasy szkoły podstawowej. Dziś jest jednym z liderów wolontariatu. Na pewno takim moim podstawowym, podopieczną podstawą jest pani Ewa, która jest osobą niewidomą i codziennie, jak wracam ze szkoły, wstępuję do pani Ewy, ponieważ pani Ewa jest moją sąsiadką, a to czasem zakupy pomogę jej zrobić. Mamy również ogródek, który tak naprawdę pielęgnujemy we dwoje. Hubert ma 16 lat i jest uczniem pierwszej klasy zespołu szkół hotelarskich i spożywczych. Nie wyobraża sobie życia bez pomocy innym. Wolontariat na pewno daje mi dużo radości i bardzo lubię pomagać innym, ponieważ ten uśmiech drugiej osoby jest bardzo taki podbudowuje na siłach. Galę zorganizowało Centrum Młodzieży Arka. To właśnie wspomniane stowarzyszenie od kilkunastu lat rozwija młodzieżowy wolontariat w naszym regionie. Początkowo liczba wolontariuszy nie przekraczała 100 osób. Obecnie jest to cała profesjonalnie zarządzana struktura. Arka opiekuje się szkolnymi kołami wolontariatu, do których należy ponad 1000 wolontariuszy. Tytuł Klubu Roku kapituła przyznała kołu z publicznej szkoły podstawowej nr 34. My jesteśmy bardzo licznym klubem. Jesteśmy klubem, który liczy 50 osób. Jesteśmy tak zwanymi weteranami, jak stwierdziła pani wiceprezes Ewa Kamińska. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Mam bardzo naprawdę zwartą grupę, która bardzo pracuje chętnie. Mam, że tak powiem, bardzo pomocnych rodziców wolontariuszy. Wolontariusze z PSP nr 34 opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. Aktywnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych. Pomagamy już od 5 lat czwórce niepełnosprawnych dzieci pracowników naszej szkoły. Hani, Kamilkowi, Kasi i Angelice. Naszła nas taka właśnie myśl, że dlaczego mamy nie spotykać się z nimi. I rzeczywiście ja jestem z nimi wszędzie. Są ze mną rodzice, którzy przywożą do dzieci niepełnosprawnych. Są to dzieci oddalone naprawdę w różnych odległościach Radomia. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka powstało w 2002 roku. Główna siedziba mieści się przy ulicy Chrobrego. Arka dysponuje też placówkami przy ulicy Marii Gajl i placu Stare Miasto oraz prowadzi Centrum Wolontariatu Międzynarodowego przy ulicy Kelleskrausa. 13 stycznia 2019 roku po raz 27 w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Radomiu finał 27 edycji orkiestry odbędzie się tradycyjnie na placu Korackiego przed Urzędem Miejskim. Partnerem medialnym radomskiego finału jest Radomska Grupa Mediowa. 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzedzi 6 stycznia mecz gwiazd w koszykówkę. Wspólnie z WOŚP-em będziemy licytować rzeczy w ramach akcji WOŚP-u. No i będą grały gwiazdy sportu i kultury, nie tylko z Radomia, być może w tym roku, ale i nasi zawodnicy, którzy na co dzień grają tu w lidze RNBA. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 27 finału zagra pod hasłem Pomaganie jest dzieci nieproste. Gramy dla małych dzieci bez focha. Małe dzieci są bez focha i trzeba je wspierać bez względu na to, co się dzieje wokół. A dokładnym celem będzie zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Radomski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za który odpowiadają jak co roku harcerze z Chówca Radom Miasto, rozpoczął zapisy osób, które chcą kwestować podczas 27 finału. Zapraszamy wszystkich chętnych. Od otwarcia zapisów, czyli od środy, zgłosiło się już 160 osób. W najbliższym finale kwestować, jak co roku, będzie 350 wolontariuszy. Jedną z imprez towarzyszących 27 finałowi WOŚP w Radomiu będzie bieg polić się z cukrzycą. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Biegiem Radom. Limit uczestników to 500 osób. Bieg, który liczył będzie 5 km, poprowadzony zostanie nową trasą. Przewidujemy start w rejonie Placu Konstytucji, dalej ulicą Witolda,
Placem Jagiellońskim, ulicą Fosza, Kilińskiego, Niedziałkowskiego, z krajem parku, czyli alejką parkową wzdłuż ulicy Słowackiego, centralną alejką do alejki biskupa Hrabka i dalej wbiegamy przy placu Koraciego na ulicę Żeromskiego w dół przez tunel Świetny. Patronem medialnym 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu została Radomska Grupa Mediowa. W Radiu Rekord od 18 do 21 w każdy czwartek rekordowa orkiestra, czyli specjalny program poświęcony Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Będziemy mówić o tym, co się będzie działo, jakie wydarzenia, jakie licytacje, gdzie można zobaczyć, co się dzieje, jak zostać wolontariuszem, czyli wszystkie rzeczy z tym związane. Oprócz tego w dniu finału, czyli 13 stycznia, nasi prowadzący będą, nasi prezenterzy, nasi dziennikarze będą prowadzącymi finał oraz tak naprawdę bardzo dużo wejść w telewizji dami, w Radio Rekord wejść na żywo z finału. Podczas 26 finału zebrano w Radomiu ponad 336 tysięcy złotych. To była największa kwota, jaką udało się zebrać w historii radomskich finałów. 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia. Policjanci mazowieckiej drogówki pamiętali o kierowcach w dniu Świętego Mikołaja. W ramach akcji Chroń życie na mazowieckich drogach rozdawali zmotoryzowanym drobne upominki i apelowali o ostrożność i rozwagę na drodze. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka, nie karanie. Taki cel przyświecał w dniu Świętego Mikołaja policjantom mazowieckiej drogówki. Tego bezpieczeństwa nigdy za dużo. Pamiętajmy o tym, żeby być dla siebie życzliwymi nie tylko od święta, ale zawsze, każdego dnia. Pamiętajmy o tym, żeby przepuszczać pieszych na przejściach dla pieszych. To jest nasz podarek dzisiaj dla tych innych osób, prawda? Darujmy im życie. W Mikołajki mazowiecka drogówka przeprowadziła akcję Chroń życie na mazowieckich drogach. Pamiętajmy o tym, że sami na drodze nie jesteśmy. Od naszego zachowania zależy w dużej mierze zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Więc przepuszczajmy pieszych na przejściach dla pieszych. Jeżeli widzimy, że samochód zatrzymał się, żeby pieszego na przejściu przepuścić, nie omijajmy tego samochodu, nie wyprzedzajmy go. Pamiętajmy też o tym, że troszeczkę wolniej, a bezpiecznie dotrzemy do celu. W dniu Świętego Mikołaja kierowcy otrzymywali od policjantów Mazowieckiego Wydziału Ruchu Drogowego drobne upominki. Obok cennych rad także skrobaczki do szyb oraz pachnące zawieszki do samochodu promujące akcję B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony. W najbliższą sobotę, 8 grudnia o godzinie 17 zostanie uroczyście odpalona świąteczna iluminacja Radomia. Na ulicy Żeromskiego rozbłyśnie tunel świetlny oraz m.in. ustawione na placu przed Urzędem Miejskim świetlne figury. Władze Radomia mieszkańców zapraszają już na godzinę 16.30. Na Radomian będą czekały na placu Koraciego niespodzianki. O godzinie 17 natomiast zostanie uroczyście odpalona świąteczna iluminacja, czyli tunel świetlny, miś z prezentami, Mikołaj na motocyklu, wielka bombka oraz napis I love Radom. Tunel świetlny po raz pierwszy został włączony w 2016 roku. Kosztował 400 tysięcy złotych. Dodatkowe ozdoby świąteczne, które pojawiły się w ubiegłym roku, miś, Mikołaj, napis i bombka kosztowały 150 tysięcy złotych. Przez 2 lata z rzędu Radom zwyciężał w plebiscycie na świetlną stolicę województwa. Dzięki temu władze miasta dwukrotnie odebrały nagrodę w postaci sprzętu AGD. Sprzęt trafił później do instytucji i stowarzyszeń niosących pomoc innym. Gdy koncertuje Yorgos Skolias, zawsze można spodziewać się nietypowej muzyki. Tak było podczas występu artysty w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaśnia. W Łaźni wystąpił duet muzyków. Yorgosowi Skoliasowi towarzyszył pianista Dominik Wania. Punktem wyjścia do muzycznych poszukiwań była płyta wokalisty z 2005 roku zatytułowana Tales. Wówczas partnerem lidera był pianista Bogdan Hołownia. Teraz w Łaźni wokalista przedstawił miks różnych gatunków, w których słychać było elementy bluesa, etno czy jazzu. Yorgos Skolias jak zwykle prezentował różne techniki śpiewu, w tym typowe dla muzyki starogreckiej. Obaj artyści mieli czas na improwizację. Duet przypomniał piosenkę Yesterday, znaną z repertuaru grupy The Beatles, ale podobnie jak w przypadku innych, lżejszych melodii, był to pretekst do twórczych eksperymentów. Yorgos Skolias jest obecny na polskim rynku muzycznym od ponad 40 lat. Nagrywał płyty i koncertował z różnymi wykonawcami. Wypracował jednak własny, łatwo rozpoznawalny styl.
To będzie już 10. wydanie wystawy z cyklu Kadry pod napięciem. Tym razem na ścianie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia swoje prace przedstawi Daniel Chmielewski. Otwarcie wystawy w piątek o godzinie 14. Nowy Babilon Daniela Chmielewskiego to kolejna wystawa z cyklu Kadry pod napięciem pod kuratorstwem Moniki Małkowskiej. Wystawa, która jest swego rodzaju powrotem do początków naszej działalności na muralu, czyli zbliżona bardzo do kadrów komiksowych, do kadrów opowiadających, narracyjnych. Wartością szczególną tej wystawy i wartością dla nas samych jest to, że to już jest jubileuszowa 10. wystawa. Bardzo się cieszę, że udało nam się dotrwać do 10. Na otwarcie wystawy w piątek o godzinie 14 zapraszam wszystkich Państwa również przy okazji na tort jubileuszowy, żebyśmy mogli porozmawiać z artystą, żebyśmy mogli porozmawiać z kuratorką, a jednocześnie przypomnieć sobie poprzednie, jako że przymierzamy się już do wydawnictwa, bardzo szczególnego, unikatowego wydawnictwa, które pokaże 10 wystaw tworzonych pod szyldem Kadry pod napięciem. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. A w programie Punkt Widzenia, tuż po prognozie pogody, moim Państwa gościem będzie druh Bartosz Bednarczyk, komendant chówca Radom Miasto i szef radomskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z moim gościem porozmawiam o 27. finale WOŚP-u, który odbędzie się 13 stycznia przyszłego roku. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.